Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na spotkanie z gamingowym smartfonem ZTE, czyli Nubią Red Magic 6S Pro. 6S Pro to następca Red Magica 6 zaprezentowanego raptem kilka miesięcy temu, w marcu. Ten model, o którym dziś opowiem, został zaprezentowany z początkiem września. Tempo mają niezłe, a tak naprawdę te telefony bardzo mało się od siebie różnią. Gdyby patrzeć wyłącznie na wygląd, na design, w zasadzie ciężko by było wyłapać jakiekolwiek różnice. Są różnice w detalach, jak choćby bardziej stonowany tył w modelu 6S, ale to naprawdę drobiazgi. Ogólny zarys smartfonu pozostał dokładnie taki, jak był. Mamy zatem bardzo fajny, duży wyświetlacz, pozbawiony otworków, pozbawiony noczy, po prostu równa, prosta ramka z lekko zaokrąglonymi narożnikami. Mamy też niestety potwornie śliski tył telefonu, który sprawia, że urządzenie ma ochotę uciec nam z ręki albo po prostu zjeżdża ze stołu. Na szczęście, jak widzicie, producent to przewidział i dołożył taki fajny, oryginalny, dosyć silikonowy pokrowiec. Nadaje smartfonowi charakteru. Oczywiście nie zabrakło podświetlanego logo Red Magica, ale ta wersja smartfonu jest naprawdę mało odlotowa, bardzo stonowana, a jest jeszcze model, który ma więcej podświetleń, więcej bajerów i półprzezroczyste plecki. Niestety jest on sporo droższy. Red Magic 6S Pro ze swoim niemal 7-calowym ekranem, bo 6,8 cala, nie należy do szczególnie kompaktowych i wyjątkowo poręcznych smartfonów. Niemniej przyciski umieszczono z głową, mniej więcej tak w połowie wysokości obudowy telefonu. Łatwo do nich sięgnąć. Urządzenie w sumie można całkiem wygodnie trzymać pod warunkiem założenia pokrowca. Czytnik linii papilarnych umieszczono w sensownym miejscu i w dodatku czytnik ten działa bardzo dobrze. Jest też oczywiście układ rozpoznawania twarzy oparty o przedni aparat, ale zdecydowanie lepiej korzystać z czytnika, bo po pierwsze jest wygodniejszy, a po drugie jest bezpieczniejszy, bo on skanuje nie tylko linie papilarne, ale sprawdza również, czy wyczuwa puls. I odblokuje telefon dopiero, kiedy wyczuje puls, czyli nie da się go oszukać, powiedzmy, jakimś tam silikonowym, plastikowym odlewem naszego palca. Za ten 6,8-calowy wyświetlacz należą się producentowi same pochwały. Mamy oczywiście tutaj rozdzielczość Full HD. Mamy oczywiście technologię AMOLED, czyli świetne kolory, doskonałą czytelność w słoneczne dni, ale dodatkowo producent dołożył tutaj również ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, to w zasadzie standard, ale dodał również tryb szarości, czyli możemy, powiedzmy, uzyskiwać na wyświetlaczu wrażenie papieru, szczególnie gdy coś czytamy. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5 oraz fabrycznie naklejona folia ochronna, nawet nie najgorsza, ale największym bajerem jest tutaj częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza. Obraz odświeżany jest z częstotliwością 165 Hz, no ale to już mieliśmy w poprzedniku, natomiast tutaj jeszcze poprawiono, podniesiono częstotliwość odświeżania panelu dotykowego. Jest on odświeżany z częstotliwością 720 Hz i jeszcze dodam, że dodatkowe triggery, które mamy na boku obudowy, również mają podniesione odświeżanie teraz do 450 Hz, aczkolwiek ja bym wolał, żeby to były zwykłe mechaniczne przyciski. Moim zdaniem one zapewniają lepsze czucie niż te dotykowe. Red Magic 6S Pro pracuje w oparciu o topowy procesor Snapdragon 888 Plus. To kolejna różnica względem poprzednika, tam był po prostu 888. Procesor ten współpracuje z szybkimi pamięciami DDR5 UFS 3.1, a do tego, jak zwykle w Nubi, mamy rozbudowany układ chłodzenia. Jest wentylator kręcący się aż do 20 tysięcy obrotów. Mamy żel termiczny, miedź, grafen. Generalnie komuś zależało, żeby zrobić wrażenie, a co najważniejsze, ten system jednak w jakiś sposób działa, bo to widać w pomiarach. Podczas intensywnej pracy tu, na wysokości mniej więcej aparatu fotograficznego, tu gdzie jest serce telefonu, temperatura potrafi osiągnąć 50 stopni, gdy mamy włączony wentylator. To teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy go wyłączyli. No ja to sprawdziłem. Prawie 70 stopni tu było, czyli telefon już mógł nas niemalże oparzyć, ale najzabawniejsze jest to, że nie wpływało to jakoś szczególnie znacząco na wydajność telefonu. Używając pomiaru stres testem, zauważyłem, że przy włączonym wentylatorze mamy niemal płaską linię, ona delikatnie opada, ale naprawdę delikatnie się. Gdy wyłączymy wentylator z kolei, no zauważymy już jakiś spadek wydajności, ale litości nie jest on aż tak duży, żeby było o czym mówić, bo ten telefon ma ogromne rezerwy wydajności. To jest po prostu prawdziwy mocarz. Ja dodam jeszcze, miałem słabszą wersję, tą, która ma tylko 12 giga RAM-u, a jest jeszcze model z 16 giga. Już nawet ten, już po rozgrzaniu, wyciąga ponad 750 tysięcy punktów w AnTuTu. To teraz pomyślcie, co by było, gdyby go trochę schłodzić. Nubia oferuje takie nakładki chłodzące dodatkowe. I gdyby miał 16 giga RAM-u, co on by tu powymiatał? No po prostu to jest mocarz, ma ogromne rezerwy mocy i nawet za rok czy półtora ten telefon będzie można uznać za wystarczający.
wystarczający do obsługi nawet dość wymagających gier. No ale jak zwykle muszę ponarzekać. Pamięci się tu nie da rozbudować kartą microSD, a mamy jej 256 giga, albo w tym modelu, który ja testowałem, zaledwie 128, czyli realnie koło 110. Dla gracza moim zdaniem to zdecydowanie za mało. Ja jakimś bardzo wymagającym graczem nie jestem zapaleńcem, nie przepadam za grami, a już zostało mi tam 5-6 giga wolnego miejsca tylko. To pomyślcie, co by było, gdybym był bardziej zaawansowanym graczem. No jednak to gniazdko na microSD by się tu przydało, chociażby po to, żeby tam wrzucić muzykę, zdjęcia, wszystko inne, co nie wymaga super szybkiego dostępu. Tego elementu tu zabrakło, a szkoda. Nie zabrakło natomiast mini jacka i nie zabrakło głośników stereo. Te są nawet niezłe, chociaż czasami zdarza im się tak nieprzyjemnie zasyczeć. No i w dodatku, kiedy złapiemy telefon poziomo, jeden z głośników możemy niestety zasłonić dłonią. A o czym nasz kochany producent zapomniał? A moi drodzy, zapomniał o dopracowaniu interfejsu. Zawsze testując Nubię, po prostu miałem mega polewkę, kiedy czytałem te niektóre tłumaczenia na język polski. Pamiętacie poklatane w czasie? No, to tutaj znowu jest poklatane w czasie, tylko nie wyświetla się w całości na ekranie, bo przy okazji sknocili wyrównanie podpisów pod ikona. No niestety, o ile polskie tłumaczenie miało braki i problem po części mógł załatwić przełączenie smartfonu na język angielski, o tyle w Red Magicu 6S Pro przełączenie na angielski niewiele załatwi, ponieważ, moi drodzy, tu również udało się producentowi sknocić tłumaczenie na angielski. A co najgorsze, udało mu się to osiągnąć w specjalnym podmenu gier, które włączamy takim dedykowanym nawet przełączniczkiem na boku obudowy. Normalnie ten interfejs posłużyłby nam chociażby do zarządzania wydajnością smartfonu, do sterowania powiadomieniami podczas grania, do zarządzania chłodzeniem i tak dalej, do mnóstwa różnych rzeczy, no ale nam nie posłuży, chyba że znamy chiński. Bo najzabawniejsze jest to, że tu główne menu jest po chińsku, ale głębsze już jednak udało się przetłumaczyć na angielski. Teoretycznie problem dałoby się rozwiązać na drodze aktualizacji systemu. No niestety producent chyba tego nie uczyni, bo skoro przez 3 czy 4 kolejne generacje gamingowego smartfonu tego nie zrobił, to już chyba nie zrobi i należy porzucić wszelką nadzieję. Moim zdaniem to jest takie trochę traktowanie europejskiego konsumenta, nazwijmy to pernoga, bo wiadomo, konsument chiński dostaje pełnowartościowy produkt, a my jednak taki trochę, no niepełnospryt. Szkoda, że ten interfejs został tak sknocony, bo gdyby było inaczej, gdyby został lepiej dopracowany, to w sumie byłby całkiem wygodny, oferowałby całkiem szerokie możliwości personalizacji, a przy tym nie byłby zbytnio przeładowany zbędnymi elementami. Pewną rekompensatą za ten marny interfejs może być to, że w roli narzędzia komunikacji Red Magic 6S Pro sprawdza się całkiem przyzwoicie. Pod tym względem nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Nieźle wypada również akumulator. Nawet przy intensywnym graniu wytrzyma te 4-5 godzin spokojnie. Cały dzień przy normalnej eksploatacji to na dużym luzie, nawet 2 dni, ale oczywiście w momencie, kiedy raczej nie gramy, raczej używamy go jako normalnego narzędzia komunikacji zwyczajnego smartfonu. Bateria ma pojemność trochę ponad 5000 mAh i załączoną ładowarką napełnia się w nieco ponad godzinę. Szkoda, ponieważ telefon ma możliwość ładowania się z mocą 66 W, a tymczasem my w Europie dostajemy 30-watową ładowarkę. Why? Nie mam pojęcia, a tym bardziej nie mam pojęcia, chociaż nie, mam pojęcie, bo pewnie chodzi o certyfikację. Ale w Chinach ten model smartfonu ma trochę mniejszy akumulator, ale za to ma ładowanie 120-watowe. A bez względu na lokalizację w Red Magicu nie znajdziemy ładowania bezprzewodowego. A jak tam fotografia? W zasadzie tak jak w poprzedniku, mamy ten sam zestaw fotograficzny. 8 megapikseli z przodu, z tyłu 64 plus 8 szeroki plus dwójeczka do makro. I zdjęcia są w sumie całkiem poprawne. No oczywiście najsłabiej wypadają selfiaki. Tu wiele nie oczekujcie, ale dramatu też nie będzie. Jest, powiedzmy, poprawnie. Zdjęcia dzienne są, nawet bym powiedział, całkiem niezłe. I co najciekawsze, to nawet można tu skorzystać z cyfrowego zoomu, pod warunkiem, że trzymamy się tego, co jest zaproponowane na głównym pulpicie, czyli albo 2 razy, albo góra 5 razy, dalej już nie. Ostrość fotek jest dobra, kolory w miarę wiernie odwzorowane, chociaż telefon ma lekką tendencję do ubarwiania rzeczywistości, szczególnie kiedy włączymy sztuczną inteligencję. Zdjęcia szerokokątne też są niezłe i tu muszę producenta
pochwalić, bo wreszcie umieścił skrót do aparatu szerokokątnego na głównym pulpicie fotograficznym. Wcześniej nie wiedzieć czemu chowali go w trybie pro i z głównego pulpitu w ogóle nie mieliśmy dostępu do aparatu szerokokątnego. Długo się nagłowiłem, zanim wpadłem na to, jak go włączyć. Teraz już tego problemu nie ma, a zdjęcia aparatem szerokokątnym są też nawet całkiem. Tyle, że widzimy już lekką różnicę w odwzorowaniu barw pomiędzy głównym obiektywem a obiektywem szerokokątnym. Te z szerokiego kąta są jeszcze trochę bardziej intensywne, przez co czasami mogą nam się wydawać mniej naturalne. Niemniej, generalnie wszystkie fotki są całkiem miłe w odbiorze. Nocą jest zdecydowanie słabiej, ale tu pomaga tryb nocny, który zniweluje rozmycie obrazu spowodowane drżeniem ręki, zniweluje niepotrzebne prześwietlenia i w sumie te zdjęcia też wychodzą nie najgorsze. Makro podobnie, bez szału, ale specjalnie nie ma czego ganić. No i tradycyjnie proponuję zajrzeć do menu Rodzina kamer, gdzie znajdziemy sporo ciekawych efektów specjalnych. Niektóre są naprawdę bardzo fajne i polecam ich wypróbowanie. Nie polecam natomiast filmowania tym smartfonem, bo nie wiecie czemu, ale płynność obrazu w filmach jest po prostu fatalna. Fatalna, zważywszy na klasę tego telefonu, bo gdyby to był budżetowiec za 500 zł, to ja bym złego słowa nie powiedział, no ale tu mamy telefon o naprawdę bardzo dużej wydajności i wydaje mi się, że coś po prostu znów sklecili z oprogramowaniem, bo to niemożliwe, żeby telefon, który ma taką moc, tak ciął obraz. Trudno. Szkoda, bo w sumie filmy byłyby nawet nie najgorsze, bo kolory są całkiem ładne. No ostrość tam też mogłaby być lepsza, ale powiedzmy byłaby też w normie. Dźwięk słaby, ale też może jakoś jeszcze bym przecierpiał. O tyle zaburzeń płynności, jakie widzimy w filmach, już niestety, moi drodzy, nie mogę przemilczeć i przecierpieć. Także do filmowania ten smartfon raczej się nie nadaje. Czy warto myśleć o takim telefonie? No jeżeli jesteście zapalonymi graczami i chcecie mieć urządzenie inne niż wszyscy, takie wyróżniające się, takie egzotyczne trochę, no to możecie sobie je kupić. Red Magic 6S Pro kosztuje 599 albo 699 dolarów, odpowiednio za pamięci 12, 128, 16, 256. Proponuję ten wyższy tier. Przeliczając to na złotówki, to wychodzi 2380 albo 2775, powiedzmy. A najzabawniejsze jest to, że poprzedni model, czyli Red Magic 6 bez S, kosztuje dokładnie tyle samo, tyle, że jest wyłącznie wersja 12128 za 599 dolarów. No i w tym momencie w zasadzie wybór byłby prostszy. Lepiej kupić nowszy model. Mamy nowszy procesor, mamy wyższe odświeżanie dotyku, wyższe odświeżanie triggerów. O, wentylatorek nawet jeszcze trochę ciszej pracuje, ale niestety to, że menu dla graczy, czyli jedna z kluczowych rzeczy w gamingowym smartfonie jest tu po chińsku, chyba przekreśla sens zakupu tego modelu i nadaje więcej sensu zakupowi modelu poprzedniego. No niestety, bardzo mi przykro, ale tym razem tej nubi nie jestem w stanie Wam rekomendować. A teraz nie ukrywam, że z pewną ulgą zapakuję ten telefon do pudełeczka i odeślę z powrotem producentowi, a Was zaproszę na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!